To jest sobota, jeszcze przed pracą zdążę zrobić hiper szybkie ciasto limonkowe. Potrzebujemy do tego blachy zaledwie 19 cm. Dodatkowo tutaj rozpuszczamy sobie 150 gram margaryny bądź masła, kto jak woli. I do tego potrzebujemy 150 gram już sproszkowanych, zmielonych herbatników klasycznych. Sypujemy jedno do drugiego, mieszamy i formujemy spód ciasta. Taka szybka tarta. Spód blaszki ja sobie jeszcze wyłożyłem papierem, żeby było łatwiej odkleić później tartę od spodu. Dlatego, że jak nie włożymy papierem, to przywiera i potrafi się połamać. Tutaj wylałem masę właśnie z tłuszczem i herbatnikami sproszkowanymi. Ona jeszcze nie jest, jest dosyć płynna, trzeba poczekać, chwilę przestygnie i później musimy uformować brzegi, żeby były wyższe, żeby można było do środka wlać masę, także trzeba chwilę w tym momencie poczekać, aż masa nam lekko stwardnieje i wtedy uformujemy tartę. Dobrze, nie widać, ale tarta jest uformowana, brzegi są mniej więcej tak około centymetra do góry, może pół. No lepiej uformować to chyba palcami, jak jeszcze zastyga tłuszcz, i generalnie taką tartę odkładamy na pół godziny, a później damy do tego masę. Jeżeli chodzi o masę, to potrzebujemy 150 ml śmietanki 30. Wlewamy ją do rondelka, podgrzewamy śmietankę, ale nie możemy doprowadzić do tego, żeby zawrzała, więc generalnie chodzi o to, żeby jej temperatura była wyższa i mogła się swobodnie rozpuścić biała czekolada. Mieszamy i pilnujemy, żeby się nie zagotowało. Następnie wrzucamy dwie całe tablitki białej czekolady do tej śmietanki i mieszamy, żeby się rozpuściło. W międzyczasie dodajemy jeszcze skórkę z limonki. Dodajemy otartą skórkę z limonki. Ja daję z całej, można dać z połówki. Zależy, kto jak lubi smak limonki i w zasadzie jej intensywność. Natomiast naprawdę ciasto jest fajnie orzeźwiające, jeżeli damy z całej limonki. Jak już mamy wszystko wymieszane, także mamy jednolitą strukturę i czekolada nam się rozpuściła, to dajemy albo sok z pół limonki, albo z całej, w zależności od tego, jak lubicie smak limonki i ostrość. Ja daję tutaj, tak jak wcześniej z całej limonki dałem skórkę, tak samo daję sok z całej limonki. Po dodaniu soku z limonki mieszamy naszą masę i odstawiamy na bok, żeby przestygła, po czym zalewamy naszą tartę. Teraz schłodzoną masę dodajemy do naszej tarty. Tak przygotowaną tartę wstawiamy na 2 godziny do lodówki, żeby się schłodziła ładnie, i wtedy przystrajamy ją plasterkami limonki, no i trzeba ją oczywiście wyciągnąć z blaszki. Cześć kochani, witam się z wami dzisiaj tak nietypowo, ponieważ chcę wam od razu pokazać jedną paczkę, którą dostałam. Ta paczka już jest rozpakowana, jak zresztą widzicie, jest to koszula nocna Irena ze sklepu Mamy Ginekolog. Niestety nie mam wam jak inaczej tego pokazać, tak żeby to jakoś ładnie wyglądało. Może później uda mi się gdzieś zrobić jakieś przebitki, później wam na pewno ją przymierzę. A więc koszula nocna Irena ze sklepu Mamy Ginekolog, czerwona, bardzo pięknie wykonana. Zaraz wam pokażę resztę. Tutaj, jak widzicie, mamy metkę. Metka jest z tyłu, ale niestandardowo, ponieważ jest ona nie wewnątrz koszuli, czyli od środka, tak jak zazwyczaj to jest, tylko jest właśnie na zewnątrz koszuli, że ją widać. Ja już w niej spałam dzisiaj i Łukasz, jak mnie zobaczył i zobaczył właśnie tą matkę, to się mnie zapytał, czy ja przypadkiem nie mam tej koszuli inaczej, odwrotnie założonej, ale no nie. To jest specjalnie zrobione właśnie w ten sposób, ponieważ jak zapewne wiele z was wie, że metki często mają to do siebie, że gryzą, są nieprzyjemne, wystają, więc jak najbardziej to jest super pomysł. Oczywiście 100% bawełna, znak Mamy ginekolog, sklepu Mamy Ginekolog, Wietrzynie Narodowe. To chyba Wam nie muszę tłumaczyć, o co chodzi z Wietrzyniem Narodowym, a jeżeli nie wiecie, to odsyłam Was na stronę Mamy Ginekolog. To jest blog, jest tam sklep, wiele ciekawych, fajnych artykułów, no i oczywiście produktów. Tak jak już wspomniałam, koszula 100% bawełna. Jest ona bardzo ślicznie wykonana. Tutaj mamy dekolt taki. Ja mam ją w rozmiarze XS. Jest bardzo fajna, bardzo przyjemna, bardzo miła. Ja obawiałam się troszeczkę, że będzie mi w niej zimno, bo ja nie lubię zbytnio odkrytych ramion, no ale nie. I tutaj dół jest również tak samo wykończony jak i góra, jak dekolt. No co, na razie ona się tak prezentuje, później pokażę Wam, jak ona się prezentuje na mnie, ale mogę ją Wam bardzo polecić. Jest naprawdę bardzo przyjemna i bardzo miła, bardzo wygodnie się w niej przede wszystkim śpi. Nic Was nie uwiera, nie gryzie, nie przeszkadza, nie pocicie się. Polecam. Uważaj, bo mokro tu jest troszkę. No mama patrzyła, ale mokro jest, bardzo mokro. Oj, oj, oj. I tutaj chciałam Wam zaprezentować, jak wygląda ta koszula nocna już na mnie. Jak widzicie, piękne wykończenie, pięknie to wygląda. Długość, no taka, o taka, przed kolanko. Nie wiem, czy uda mi się tył pokazać jej, poczekajcie. Tak wygląda tył. To jest to, co ja mogę Wam sama pokazać, trzymając tego ciężkiego gimbala. Jak będzie Łukasz, to ja z Łukaszem Wam jeszcze zaprezentuję ją. Ale powiem Wam, że no, jest warta swojej ceny, jest po prostu śliczna, fantastyczna koszula nocna, 100% bawełna, to raz, a dwa, przede wszystkim ona jest wyprodukowana w Polsce. Także no nie jestem w stanie Wam pokazać tyłu jej. Chyba, poczekajcie. No ona po prostu tutaj z tyłu wygląda jak taka fajna, piękna, plażowa sukienka. Jest mi bardzo ciężko, powiem Wam, z tym gimbalem. Dla mnie on jest po prostu za ciężki i ja nie daję rady. Kompletnie mi nie wychodzi. Dzień dobry, witamy już razem Was w niedzielę. Jesteśmy na naszej randce. Kawa w McDonaldzie. Marysia ostatnio zobaczyła, że jak jesteśmy w McDonaldzie i kupujemy kawę, to można też kupić frytki, więc dla Marysi frytki. Czekajcie. No gimbal niestety wygrywa właśnie ruchy, oj, między innymi przekręca telefon. A to się będzie. I tak, więc frytki dla Marysi ostatnio jej bardzo posmakowały. Więc się cieszę. No i Łukasz się mnie pyta, to co brać te frytki? Ja mówię, że tak, no to poprosimy małe frytki. Małe frytki w McDonaldzie kosztują 7,50. A z kuponów dwie duże w cenie jednego 8,90. No to jest ogromna różnica. No i zamieniliśmy i tak mamy dwie duże paczki frytek. Chyba tak, bo nie widzę, wiesz, co nagrywam. Tak zrób. No to idziemy dalej. O, się kręci w głowie, w drugą stronę. Wow, ciepłoci. Mogę je zobaczyć. Noszę chlebę. A więc czas wyciągnąć nasze ekspresowe ciasto limonkowe. Ja mam taki jeden patent, że jak mam taką właśnie blaszkę, to po prostu biorę zapalniczkę i podgrzewamy w koło blachę. Wtedy ładnie nam się ona nagrzeje i tym samym też rozpuści minimalną warstwę naszego ciasta i wtedy ono fajnie i łagodnie odejdzie. I po podgrzaniu delikatnym ciasto praktycznie samo wychodzi z blachy. Ładnie nam papier odchodzi i nasza tarta jest gotowa. Mamy pyszne ciasto limonkowe. Czas spróbować. Na obiad dzisiaj golonkę. Golonka duszona z marchewką, cebulą, czosnkiem. Może nie wygląda to najładniej, ale smakuje. Nasze poniedziałkowe śniadanie, w sumie bardziej na niedzielę by pasowało. Ziemniaki w bardzo drobnych plasterkach, paróweczka, kawałek szynki, szczypiorek, sól, pieprz, mąka i jajka. Tutaj są dodane białka, żółtka, później będą dorzucone w te gniazda uformowane. No i co? Smażymy pod przykryciem. Dosyć długo, żeby się ziemniaczki nam na pewno usmażyły. No i myślę, że będzie pycha. I tak wygląda finalny efekt. Placuszek ziemniaczano-cebulowo-jajeczny, powiedzmy. kochani, ja już przyszłam zakończyć tego vloga. Nagrywam bez gimbala, więc pewnie będzie Was troszeczkę trzęsło. Ja już jestem po wieczornej pielęgnacji. Mam nałożone serum z żeńszeniem z firmy marki Fluff, a dodatkowo zrobiłam sobie dzisiaj pierwszy raz masaż kamieniem gua sha. Może coś więcej Wam powiem w następnym filmie, zobaczymy. Bardzo fajnie, na pewno to odpręża i rozgrzewa skórę twarzy. I tak, mam na sobie, jak widzicie, koszulę z firmy Roger Publishing od mamy ginekolog. Irenkę chyba. I już leżę. Już będę szła spać, więc żegnam się z Wami, dziękujemy Wam za oglądanie, za to, że jesteście z nami i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!